zobaczcie, jak one sobie słodko śpią. Wyglądają po prostu na takich przyjaciół, znaczy to są bracia, więc na takie kochające się rodzeństwo. Cud po prostu, sama słodycz, aż schrupać. Ale zobaczcie, one zawsze muszą spać przytulone. To znaczy ten mały, ten pierwszy, ten, poczekajcie, ten właśnie. On jest takim małym czpiotkiem. On się uwielbia przytulać do swojego brata, do tamtego. On inaczej się nie położy, tylko musi po prostu na nim, na jego plecach, na głowie, tutaj przy łapkach. No musi być przytulony, ale znowu z drugiej strony on go bardzo zaczepia, gryzie go, podgryza, szczypie, budzi. No muszę wam to nagrać, naprawdę jest łobuzem strasznym, tamtemu nie daje się wyspać. Bo jak ten mały chce spać, no to oczywiście sobie śpią, ale jak tylko się obudzi, zaczyna mu się nudzić, to zaczyna maltretować tego brata, a tamten jest dużym śpiochem, on tylko by sobie jadł, spał, jadł, spał, a ten mały, no to jest taki naprawdę pełen energii kot, mają dwa różne charaktery. Dobra, wzięłam kosmetyki, słuchajcie, z łazienki przyniosłam tutaj, żeby wam pokazać to, co u mnie się sprawdza, co kupuję teraz. Powtarzam po prostu, nie to, że kupię raz i stwierdzam, że nie będę próbowała dalej, ale kosmetyki takie, które używam cały czas i które wam mogę szczerze polecić. Może ktoś czegoś poszukuje i nie wie, jakie kupić, a fajnie czasami posłuchać kogoś z polecenia, kogoś, kto, no nie wiem, testuje, używa i no i może coś powiedzieć na ten temat, tak? Więc chcę wam tutaj jakby się podzielić swoim zdaniem z wami. Słuchajcie, myślę, że zacznę od płynu do demakijażu, płyn Garnier, który u mnie sprawdza się bardzo dobrze. Ja odkąd zaczęłam go kupować, kupuję go cały czas. Czyli jak mi się kończy, kupuję nowe opakowanie. I czemu go polecam? Powiem szczerze, używałam wcześniej innego płynu, który bardzo podrażniał moją cerę. Ciężko mi było w ogóle trafić na odpowiedni płyn do mojej cery. Ja mam cerę, słuchajcie, problematyczną, cerę naczynkową i mam trądzik różowaty. I powiem szczerze, po tym płynie micelarnym, to jest płyn micelarny, moja twarz wieczorem czuję, że jest, jak to powiedzieć, no jest ukojona, naprawdę, to jest dobre słowo. Wcześniej po demakijażu ja czułam, zresztą było widać, że twarz jest zaczerwieniona, że piecze mnie skóra, że ona jest podrażniona, a tutaj przy tym płynie nie mam tego uczucia. Twarz jest właśnie co najważniejsze, bo przy cerze naczynkowej, zresztą kobiety, które się z tym borykają, doskonale wiedzą, o czym mówię, twarz jest zaczerwieniona, a ten płyn koi to i no myślę, że jest godne polecenia. Jest w bardzo dobrej cenie, można go dostać nawet w zwykłych takich sklepach spożywczych na dziale kosmetycznym. Też można go dostać, więc nie ma problemu, nie trzeba od razu szukać go gdzieś tam w Rossmanie czy przez internet. No zresztą znana firma Garnier, ja polecam, sprawdziłam, naprawdę jest dobry, u mnie się świetnie sprawdza, więc kupuję go, no mówię, kupuję go chyba od roku czasu, na pewno od roku czasu cały czas. Jeżeli jesteśmy już przy twarzy, to, chociaż nie, to pokażę, po prostu tego rodzynka zostawię na koniec. To jest coś, no musicie o tym posłuchać naprawdę. Myślę, że jeżeli ktoś ma taki problem jak ja, to ten produkt, którego zaraz wyjmę, jest dla mnie jest strzałem w dziesiątkę. Dobra, słuchajcie. Kosmetyk marki Fluff, jest to serum z witaminą C. Tak jak widać, u mnie już jest końcówka, jest to drugie już opakowanie. To serum, no zresztą jak wiemy, witamina C jest bardzo dobra na cerę. To serum, może tak, przy cerze naczynkowej trzeba z nią uważać, przy takiej cerze wrażliwej trzeba z tym preparatem uważać, z tym serum, może powodować podrażnienia. I trochę można powiedzieć, że ja go używam na siłę. On jest bardzo dobry, naprawdę ja nie chcę mu zrobić antyreklamy, ale jeżeli chodzi o cerę naczynkową, tak jak podkreślam i z trądzikiem, ja zawsze po nałożeniu tego dostaję czerwonych, normalnie reakcji alergicznej, są czerwone plamy. Ale czekam chwilę i po jakimś czasie to znika, cera się robi ładna, więc tak
Sama nie wiem, czy polecasz do cer trądzikowych, czy nie, no bo ja go stosuję, aczkolwiek nie wiem, czy nie podrażniam tej twarzy. No ale stosuję, na razie się nie poddaję. Odnośnie zapachu, bo słuchałam recenzji innych dziewczyn na innych kanałach odnośnie tego serum i też właśnie dlatego kupiłam go, no bo dziewczyny polecały i mówiły, że ma ładny zapach. Powiem Wam, że jak ja go kupiłam i ja go powąchałam, o Jezus, myślałam, że on jest stary. Mówię, to jest przeterminowany produkt, muszę go oddać. Dla mnie on zwyczajnie śmierdzi i nie czuję tego komfortu, jak nałożę go na twarz, no czuję się źle, ja czuję ten zapach, dla mnie to jest smród, naprawdę śmierdzi. Jeszcze ma taki specyficzny, dla mnie to jest specyficzny zapach jakiejś takiej staroci, nawet nie zgnilizny. No, no dla mnie jest zapach przeterminowanego produktu i mówię, byłam pewna, że on jest po terminie, że jest przeterminowany. Poszłam do Rossmana i otworzyłam sobie inny flakonik i on ma ten sam zapach, więc myślę, że po prostu no to serum tak pachnie. I tutaj no nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy go polecam, czy nie polecam. Ja stosuję, na pewno wykorzystam go do całej, całe opakowanie tego serum wykorzystam. Stosuję go na twarz, ale również na szyję i na dekolt. Co jest ważne, słuchajcie, nie zapominajcie o tych partach, o szyi i dekolcie. No i idąc dalej, to jest fajny produkt do cery naczynkowej, bardzo fajny, słuchajcie. To jest peeling enzymatyczny z kosmetyk firmy Mia. To chyba znana jest seria kosmetyków, szczególnie w Rossmanie jest cała seria przeznaczona, dedykowana do twarzy. Fajna firma, fajne opakowania ma i to ja już mam tutaj końcóweczkę, używam tego peelingu, on nie podrażnia, bo to jest enzymatyczny, także on ma takie drobinki, powiem Wam, delikatne takie drobinki są, jak się dotyka, są takie grudeczki, ale one są bardzo delikatne. Kosmetyk, no on, bym powiedziała, jest bezzapachowy, nawet go tutaj troszkę wezmę. No jest taki biały, ale czuć taki delikatny, słuchajcie, piasek pod ręką, więc ja go używam w ten sposób, że masowuję, ja nie nakładam na czoło, u mnie czoło jest bardzo wrażliwe, więc boję się, nie nakładam na czoło, nakładam oczywiście na resztę twarzy, omijając okolice oka oczywiście, wmasowuję, nie trę bardzo, ostrożnie, ja się staram z moją cerą raczej obchodzić ostrożnie i delikatnie, więc nie trę go bardzo, ale delikatnie wmasuję i zostawiam na 10-15 minut, później zmywam, nakładam sobie właśnie jakieś serum, nakładam krem. Także no ten kosmetyk na pewno, bo to jest moje drugie opakowanie i na pewno jak się skończy, bo tu już mam naprawdę końcówkę, jest tutaj już widzę pod światło, widać, tu już mam tyle na dnie, więc na pewno kupię sobie następne. No i słuchajcie, to jest ten rodzynek, o którym mówiłam, to jest mistrz, król po prostu kosmetyków dla mnie. Jest to olejek z konopi siewnych, olejek CBD. Świetny produkt. Kto jeszcze go nie miał, polecam z czystego serca, naprawdę. I ja to najbardziej polecam osobom, które właśnie mają problem z trądzikiem różowatym. Powiem Wam tak. Męczyłam się z tym trądzikiem i generalnie doszło już do tego, że zaczęłam praktycznie co wieczór nakładać na twarz te produkty, takie z maść z apteki, taka robiona po prostu z recepty, którą miałam w lodówce, przepisaną oczywiście przez dermatologa, ale stwierdziłam, że to jest tak, no w kółko używałam tej maści i przypadkowo, naprawdę przypadkowo kupiłam to, bo ten produkt kupiłam w Rossmanie i zaczęłam nakładać na twarz. I zobaczyłam, że nic, jakby moja twarz po pierwsze stała się jednolita, nie było czerwony, nie było już zaczerwień w tych partiach, w których najczęściej miałam, czyli tutaj właśnie w okolicy nosa, na polikach, nos, czoło, skóra była ukojona, to jest bardzo ważne, i nie pojawiały mi się właśnie takie, jak to powiedzieć, no, krostki na twarzy. I nie wiedziałam, tak zaczęłam po prostu kojarzyć, mówię, czy po prostu na razie ta cera po prostu tak sama się ukoiła i odstawiłam ten olejek i zaczęłam znowuż mieć problemy z cerą. I słuchajcie, no, to nie jest sponsorowane, ja za to nie mam płacone, po prostu Wam mówię.
To jest odkrycie. Ja bez tego lejku się nie rozstaję. Nie wiem, które już to jest moje opakowanie. On jest w granicach, to zależy. Często jest na jakiejś promocji. 30 parę złotych kosztuje. Nakładam go, nie nakładał go rano. Ponieważ no to jest, on ma tłustą formułę, no to jest typowy olejek, tłusta formuła, więc no pod makijaż się nie nadaje. Nakładam go wieczorem, tak jak mówiłam, po zmyciu makijażu, albo też stosuję go do wykonania masażu twarzy, też go nakładam. I ten olejek jest po prostu rewelacyjny. Zrobiłam, posprzątałam, także jak wrócimy, to będzie, myślę, czysto, nie trzeba będzie od nowa robić sprzątania i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, miło jest, jak się wraca do czystego domu. Mój mąż już jest spakowany, także zajmiemy się moją walizką. Wiadomo, jak to kobiety z najwięcej pakowania, mimo tego, że wyjeżdżamy tak naprawdę na 2 dni. Ubrań nie biorę wiele, tylko jadę w tym, generalnie tak, no jadę w czymś, już ubrana, a zabieram tylko i wyłącznie rzeczy, które będą mi potrzebne na jutro. Ale najwięcej miejsca zajmują mi moje kosmetyki, ponieważ czy jadę na 2 dni, czy to jest wyjazd o wiele dłuższy, to generalnie zabieram taką samą ilość kosmetyków, która mi jest po prostu potrzebna. I więc my w jedną walizkę już się nie pakujemy, robiliśmy to wcześniej, ale to się nie sprawdzało ze względu na to, że mój mąż się denerwował, bo miał zawsze mało miejsca, Słuchajcie, dopakowałam jeszcze pędzle i pędzle włożyłam w osobną folikę. Miałam kiedyś taką kosmetyczkę, ona miała specjalną przegródkę i można było fajnie te pędzle pochować w przegródki. One były zabezpieczone, nic się nie działo z tym włosiem, ale kosmetyczka mi się zepsuła, nie kupiłam sobie nowej. Na tą chwilę mam taką, która po prostu jest, ma jedną przegródkę i te kosmetyki są no po prostu tak włożone, więc pędzli tutaj nie wciskam, ponieważ no szkoda mi tutaj tego włosia, żeby się nie pogniotło, więc wkładam je po prostu w taką podróżną. Ja mam dużo takich przezroczystych kosmetyczek podróżnych i wkładam, zawsze potem wykorzystuję na podróż, oddzielnie wkładam. Tu jeszcze mam taką i do niej włożyłam sobie po prostu ten puder, który ma zepsute wieczko. Kochani, my już dojechaliśmy, jesteśmy na miejscu. Nocujemy na górze w pokoju, po prostu tak gościnnie, ponieważ jutro nagrywamy imprezę tutaj na dole, więc dostaliśmy nocleg w pokoju po prostu tutaj. Sala ma po prostu pokoje takie dla gości do dyspozycji i możemy w nich się przenocować. Jeszcze Wam nie powiedziałam, bo przyjechaliśmy do Bielska-Białej, jesteśmy w Bielska-Białej. Jest godzina teraz, no chyba coś koło 21. Po drodze tutaj zrobiliśmy w sklepie zakupy, ponieważ tu blisko nawet nie wiemy, czy jest jakaś restauracja. I zjedliśmy, powiem Wam, że jak za dawnych lat po prostu takie jedzenie studenckie. Włączyliśmy sobie już jakiś fajny film na Netflixie, nawet nie zerknęłam, jaki to jest tytuł, bo mój mąż coś znalazł, ale już mnie wciągnął, więc idę oglądać. Jutro z samego rana ponagrywam Wam już przebitki jakieś, pokażę Wam na imprezie, na pewno coś tam ponagrywam, ale pewnie nie za dużo, no bo nie każdy sobie życzy być nagrywanym i potem upubliczniane, żeby były te nagrania, więc pewnie coś tam ponagrywam, ale nie będzie aż tak dużo nagrań. No i co? Ja uciekam, muszę się rozebrać, bo jeszcze jestem w kurtce, bo jest, słuchajcie, bardzo, bardzo zimno. Naprawdę jest taki wiatr, po drodze padał śnieg z deszczem. Mam nadzieję, że jutro będzie ładnie, że nie będzie tak, chociaż żeby nie padało. Dobra, słuchajcie, idę się przebrać, idę się umyć, kładę się i dalej oglądamy ten film. Jak będzie fajny, to Wam na pewno go polecę, powiem jaki tytuł. Także do usłyszenia, widzimy się jutro. Dzień dobry kochani, witajcie kolejnego dnia. My już wyspani, zapakowaliśmy swoje rzeczy, wszystkie jakie mieliśmy, ponieważ już w tym pokoju dzisiaj nie nocujemy. Po skończonym nagraniu od razu wracamy do domu, myślimy, że to będzie koło 1-2, także później przed nami 3,5 godziny powrotu do domu, ale już tu po prostu nie zostajemy, wracamy.
I teraz generalnie już się wyszykowaliśmy, za chwilę zaczynamy nagrywanie. I tak, jest, powiem wam, jest tak zimno. Poczekajcie. Dobra. I słuchajcie, powiem wam, że jest tak zimno, co prawda pokazuje 2 stopnie, ale dobrze, że wzięłam grubszą kurtkę, bo jestem tak przemarznięta w pokoju w ogóle, nie wiem, w nocy chyba było wyłączone ogrzewanie, zmarzliśmy, ja spałam w swoim szlafroku, nawet nie chciałam go zdjąć, chociaż powiem wam, że my lubimy zimno, u nas w sypialni jest zawsze bardzo niska temperatura, ale no tutaj to już było bardzo, bardzo, bardzo. Jesteśmy po śniadaniu, a propos jeszcze wczorajszego filmu, bo miałam wam powiedzieć, czy był fajny, no to film okazał się, obejrzeliśmy może z 20 minut, nic ciekawego, więc ja wam nie polecam. Dobra, widzę, że my już będziemy ruszać, także odezwę się do was później. Słuchajcie, otuliłam się szalikiem, bo wyszłam na chwilę i naprawdę wiatr jest ogromny, myśleliśmy, że się nie wzbijemy dronem, no bo przy takim wietrze to jest ryzykowne. I wiecie co, przed chwilą byśmy mieli stuczkę. Akurat nagrywałam i szkoda, że nie miałam kamery na wprost, jak jedziemy, bo bym to nagrała. Kobitka jechała samochodem i wymusiła pierwszeństwo, skręcała do Biedronki. No pewnie się po prostu bardzo spieszyło, może jakieś promocje były. Normalnie byśmy w nią centralnie przywalili, ale na szczęście w porę wyhamowaliśmy, także zestresowałam się. I tak jak mówię, no słuchajcie, jesteśmy w pięknym, i są trochę zasapana, bo biegłam. Jesteśmy tutaj w pięknym... Znaczy, jeżeli ktoś lubi, naprawdę lubi taką naturę, to bardzo by mu się podobało. Ja uwielbiam. Dla mnie tutaj to jest po prostu totalny relaks. Nie przepadam za miastami. Oczywiście mi się to zmieniło, naprawdę miałam inaczej. Teraz mi się to zmieniło. Nie przepadam za dużymi miastami, za zgiełkiem. Kocham taką przyrodę. Kocham po prostu. Naprawdę ona mnie wzrusza. Do tego daje mi tyle spokoju, relaksu. Dzisiaj jest sobota, więc pewnie większość z was po prostu odpoczywa, relaksuje się. My dzisiaj pracujemy, ale my kochamy naszą pracę, także to jest taka praca, którą można powiedzieć, że łączymy przyjemne z pożytecznym. Zawsze takie wyjazdy, zawsze jak tak wyjeżdżamy, to sobie potrafimy to jakoś tak zorganizować, że i trochę mamy chwil wolnych, możemy sobie coś zobaczyć, no i obowiązki. Kurczę, prześwietlę mi pół twarzy. Dobra. Witajcie kochani, dzisiaj mamy wtorek, trochę dni minęło od mojego ostatniego nagrywania, wszystko to razem oczywiście połączę w jeden vlog i no muszę was przeprosić, nie nagrałam nic z tej imprezy, ponieważ mieliśmy naprawdę dużo pracy, było bardzo dużo pracy, nawet wtedy kiedy były przerwy nagrywałam, więc nic dla was nie mam i później... My wracaliśmy, bo skończyliśmy około 2:00, wracaliśmy prosto do domu. Ja po drodze byłam już tak padnięta, podziwiam, że mój mąż miał siłę jeszcze prowadzić. Przysnęłam i dostałam takiego bólu głowy. Do dzisiaj trzyma mnie ten ból głowy, to jest migrenowy, u mnie to jest normalne, jak już mnie złapie, to trzyma mnie tyle dni. Więc powiem wam, że nawet mi się już wczoraj nic nie chciało nagrywać. Zobaczcie, kupiłam taki wazon, był 19 zł kosztował, więc naprawdę tani. Powiem wam, że bardzo mi się podoba. To jest taki wazon w stylu takiej starej butli na... butli, nie wiem, jak kiedyś były na jakieś wina. Takie beczułki. Bardzo mi się podobają te wazony. Tam są jeszcze inne i są większe, mniejsze i myślę, że to nie jest ostatni zakup mój. I włożyłam tutaj do tego wazoniku sobie trawy pampasowe. Naprawdę fajnie to wygląda. Słuchajcie, a ja odstawiłam ciemne, jasne pieczywo. I teraz przerzuciłam się na takie chlebki. Powiem wam, że bardzo mi to smakuje, chociaż dzisiaj na śniadanie zamierzam sobie zjeść, bo kupiłam w Biedronce taką, to się nazywa bułka, ale ona jest tak mięciutka, że już się nie mogę doczekać, jak ją schrumam. Do tego świeże masełko, herbata, jakaś wędlina, kupiłam sobie zresztą szynkę, ogórek, pomidor i super. To nie jest tak, że ja sobie narzuciłam jakąś dietę odnośnie tego chleba, po prostu jak zaczęła, mój mąż zaczął to jeść, musiał przejść na dietę, więc jak zaczął jeść to pieczywo, ja zaczęłam je próbować i mi bardzo zasmakowało, więc po prostu no, stwierdziłam, że jest lepsze.
Jemy też takie pieczywo, chociaż ja to rzadziej, więc zwykły biały, taki jasny chleb, no to u nas już jest teraz rzadkością. Kupuję go, no bo dzieciaki jedzą, ale tak to teraz mówię, ten chleb jest bardzo dobry. No. Słuchajcie, ja śniadanko już zjadłam, powiem Wam, że przepyszne. Naprawdę ta bułko-bagietka, bo tak ją nazwę, bardzo, bardzo dobra. Zrobiłam sobie kawę, także do pracy będzie mi się lepiej pracowało. Głowa mnie przestała boleć i powiem Wam, że myślę, że to jest przez to, że założyłam sobie okulary. Naprawdę, bo w momencie jak je założyłam, od razu lepiej się poczułam. Patrzę na moje psy, jak się tutaj tylko słońce wyjdzie, to psy po prostu od razu się wylegują. Koty rozkładają się tutaj na parapetach, także bo im ciepło. Relaksując jest tak sobie posiedzieć, słuchajcie, i popatrzeć. Tutaj mam dosyć duże szyby, no na całą ścianę, więc uwielbiam ten widok, uwielbiam jak słońce. Akurat tu w biurze właśnie jest, zresztą latem jest bardzo ciepło, no bo siłą rzeczy po prostu nagrzewa się od szyb. Ale jest najpiękniejszy widok. Ja zabieram się za pracę. Myślę, że dzisiaj już nie będę z Wami się łączyła, przynajmniej jeżeli będę coś nagrywać, już do następnego odcinka po prostu to wrzucę. My widzimy się pewnie, bo ten film wrzucę dzisiaj, a następny pewnie pojawi się w czwartek. Życzę Wam miłego dnia bądź miłego wieczoru, w zależności od o której godzinie to oglądacie. A my widzimy się w następnym odcinku. Kochani, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Do usłyszenia.